W lekcji tej będziemy zajmować się metodą delay, czyli po prostu będziemy opóźniać kolejne animacje, jakie występują po sobie. Do tego służy ta metoda. Zaczynamy. Zaczynamy od takiego kodu. Na początek wprowadzimy jakiś obiekt na stronie. Zacznijmy może od obstylowania. I wpiszmy style. Na początek cały blok będzie miał takie formatowanie. Określamy pozycję. Absolutna. Teraz szerokość 160 pikseli. Wysokość niech będzie taka sama. No i jeszcze wyrównanie do lewej. Wprowadźmy dwie klasy. Niech nazywają się pierwszy i drugi, czyli kropka. Tutaj od razu. Tak, tutaj druga klasa. Mamy tak. Wprowadźmy kolor tła. Na przykład niech będzie ciemnoszary. Równanie do lewej 0x, czyli pikseli. W drugiej klasie niech będzie podobnie. Tylko niech wyrównanie do lewej będzie 200 pikseli. I tak jest. Mamy style. Wprowadźmy przycisk. Jak będzie w akwicie. Możemy posłużyć się znacznikiem input. Możemy też za pomocą słowa button. Jeśli w taki sposób tworzymy przycisk, to treść przycisku umieszczamy pomiędzy znacznikami. Uruchom animację. Niżej wprowadźmy dwa bloki o utworzonych wcześniej klasach. Czyli mamy takie bloki. Zobaczmy, jak to wygląda. Zapiszmy zmiany. Uruchamiamy stronę. No i mamy takie bloki. Kolory nieco się różnią tych bloków. O to chodziło. Powracamy do kodu. Tutaj musimy teraz skorzystać z jQuery, żeby właśnie pokazać, na czym polega metoda delay. Będziemy klikać w przycisk, dlatego
Na przycisku musimy podpiąć zdarzenie klik całego przycisku, więc podajemy nazwę znacznika. Teraz nazwa metody, czyli klik. A wewnątrz to, co ona robi, czyli wywołanie funkcji na skutek tego zdarzenia. Tutaj odnieśmy się do dwóch tych bloków. Czyli na początku do pierwszego, z którego klasy mieliśmy, więc kropka. Klasa jest przypisana znacznikowi div, więc możemy też dać tutaj div. O to nam chodzi. No i piszę pierwszy. Skorzystamy tutaj z metody slide up. Nie tłumaczyłem tego jeszcze dokładnie, wytłumaczę w dalszej części, co robi ta metoda. Generalnie też służy do animacji. Tutaj delay. Tutaj podajemy czas. Fade in. Tą metodę też wytłumaczę dalej. A poniżej dajmy drugi blok. Jak niektórzy się z Was domyślają, zapewne będziemy porównywać prędkości, czy w ogóle prędkości animacji tych dwóch bloków z delay i bez delay. Czyli tutaj usuwamy delay i zobaczymy, co się stanie. Zapisujemy plik, uruchamiamy stronę. Mamy dwa bloki, naciskamy. Ups, coś nam poszło nie tak. Wracamy jeszcze, no tak. Tutaj ma być drugi. Drugi. Zapisujemy znowu. Uruchamiamy. Znowu mamy dwa bloki. I mamy taki efekt. Spróbujmy tutaj wstawić 0. Co się teraz będzie działo. Naciskamy. I teraz nie mamy opóźnienia. Natomiast jeśli tutaj damy opóźnienie 2 sekundy, jak mieliśmy wcześniej, 2 sekundy, czyli 2000 milisekund, to ta metoda zostanie wykonana po dwóch sekundach dla pierwszego prostokątu w porównaniu z prostokątem drugim. Raz, dwa. No i tak to właśnie działa. W taki sposób działa metoda delay.